Seems like came a bad time. Cześć wam dzisiaj. Ja jest Wisu nie witam was w grze, która nazywa się Honkai Star Rail. W serii o tym samym tytule coś dzisiaj wolno, wolno startuje. To samo miałem rano, kiedy odpalałem, żeby zrobić tam elementy do daily. Troszkę zdziwko, ale lista wystartowała. właściwie lista kończy się dzisiaj, bo jutro będzie stream z rolowania po nadchodzącą postać. Lło... 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 Zaraz, zaraz. Tym się zajmiemy za momencik, Tym się zajmiemy za chwilkę. Tutaj jest jedna rzecz, którą muszę bardzo, bardzo mocno rozważyć. Tym zajmiemy się również za chwilkę. Więc zacznijmy od tego, że dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy podbijacie do seci. Secie organizuje wszystko tutaj związane ze streamem do Honka Rayla z nadchodzącą postacią, więc to je jedno, to je jedno bardzo ważne. Jeżeli jesteście zainteresowani, to chyba jest ostatni dzwonek, żeby dzisiaj rano podbijać. Co najmniej 30 rolków internet na tyle dobre, by móc mi streamować to, co ja mam restreamować dalej. I jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, to zgoda rodzica lub prawnego opiekuna bardzo mile widziana. Tak wygląda sytuacja na najbliższy banner, oprócz tego rolowanie również w topie Tower of Fantazji jest, szybko bierze listę, nie wiem czy ktokolwiek z naszej społeczności jeszcze w tofie siedzi, ale zawsze będzie fajnie posiedzieć razem, pogadać, dowiedzieć się co tam się podziało i zobaczyć jak szybko bieżek ma jakieś mega, mega, mega trafienia, więc widzimy się jutro już o godzinie 18 na rolowaniu jednym, a potem drugim. Nim przejdziemy dalej ja tu muszę sprawdzić ile czasu zostało, bo po ostatnich spekulacjach i spoilerach jeden dzień i 20 godzin. Okej, okay, dobra. Zgadza się, miałem laga, totalnego laga mózgowego miałem. Po ostatnich informacjach z kawką, gdzie przemyślałem całość, nie chcę kawki. Nastawiam się na kawkę strasznie teraz, szczerze powiedziawszy, zastanawiam się czy nie spróbować zawalczyć po E1, a może nawet i E2 jeżeli oczywiście wygram i polecą szybko, bo równie dobrze mogę przegrać i nie dostać ani jednej Silver Wolf. ale zastanawiam się, czy nie szarpnąć tutaj wyższej konstelacji, wyższego Eidolona na Silver Wolf. Taki jest mój plan prawdopodobnie to albo dzisiaj, albo jutro albo może jeszcze na tym odcinku zruluje i pójdzie wszystko w tą postać, bo nie podoba mi się co się podziało z Kawką, nie podoba mi się co tam jest na banerach, jedyna postać, która na banerze z kawką mi się podoba, to jest serwal, którą mamy również teraz, więc to jest dla mnie znacznie lepsze zestawienie, ale z mojej perspektywy to je to. Je to. To, jest, to jest to. Dajcie znać, co myślicie. Prawdopodobnie albo dzisiaj, albo jutro wypstrykam się z rolków na tą postać. Chciałbym poznać wasze zdanie, aczkolwiek nie będę się na nim opierał, podejmę własną decyzję. W końcu jestem dorosłym człowiekiem, sam sobie wiążę rzemyki u butów i tak dalej, tego typu numery. Nie, mam narzepy tak naprawdę. Więc tak. I przeszedłbym do kolejnej rzeczy, czyli do nadchodzącego banera, na którym będzie Właśnie, to jest problem. Jak wiecie, większość z Was będących tutaj na tej serii oglądacie mnie od dłuższego czasu. Mam ogromne problemy z wymową imion ludzi, którzy są z bardziej tam azjatyckich klimatów, więc ten cały lwocza czy whatever. Muszę wymyślić dla niego ksywę. Jak macie pomysł, jak na niego mówić, żebym nie musiał mówić jego imienia, bo mam z tym gigantyczny problem. Całe życie w kłamstwie żyłem, zanotowałem sobie raz błędnie, że to jest Loucha, i już myślałem, że w miarę poprawnie udaje mi się to wymówić. W miarę, w miarę odlegle. Ktoś mi napisał wczoraj z mojej perspektywy, więc przedwczoraj z waszej perspektywy, że wymawiam to błędnie. Już miałem ponagrywane odcinki kolejne, więc było takie. Jestem do tyłu o dwa odcinki z odpowiedzeniem na ten komentarz, więc ja. Nie jestem w stanie tego mówić poprawnie, za każdym razem, jak mówię, do czy jakoś tak, bardzo niewygodnie, mi się bardzo nieprzyjemnie to mówi, więc e, poproszę o jakąś ksywę. Jak macie jakąś to dawać, jak nie, to będę na niego mówił dalej Luczadorę i będziemy się tego trzymali. Jest chiński krąg językowy nie pasuje mi ewidentnie, zresztą zależy o jakim języku z Chin mówimy. Ale ten który tutaj jest, czyli chiński uproszczony, chiński tradycyjny, to niekoniecznie, niekoniecznie wizu nie. Oprócz tego ludziska ciekawa informacja, tutaj cofnąłem się troszkę do tyłu do posta, który będzie ważny dla nas w sumie już niedługo pierwszego to jest pierwszy czyli pod koniec tego tygodnia w sobotę startuje anime Expo w LA, w Los Angeles, gdzie Michojo będzie się wystawiało. Między innymi z Hongkaem Star Railem. Są tutaj informacje, mamy swoich ludzi w LA, nie wiem, czy uda im się podbić i czy będą na Expo. Rozmawiałem z nimi na ten temat jakiś czas temu, troszkę dłuższy czas temu, więc mówili, że raczej nie, ale spróbują, zobaczą, czy będą mogli, a potem chyba jadą do domu, do Chicago, ale to już nie będzie miało większego znaczenia. W każdym razie we właściwym terminie są w Los Angeles, tylko nie wiem, czy uda im się tam pójść, jak nie to, Spróbuję skontaktować się z kimś innym, a jak nie, to będziemy korzystali ze zdjęć wrzucanych w internety, bo będzie tego dużo. Więc jeżeli jesteście w tej okolicy, no to jest oczywiście post pokazujący, gdzie szukać, która hala to jest ta, gdzie będzie Michał wystawiał się ze swoimi tymi. Jacy ludzie tam będą nie kojarzę ani jednej, nie wiem kto to jest, więc nie, nie jestem w stanie do tego nawiązać. I będą różne gadżety do przygarnięcia, do kupienia, pewnie też różne fajne rzeczy. Więc okej, okay. jeżeli ktoś coś to doinformuje, że to jest, i informuje, że teoretycznie jesteśmy jako tako przygotowani, czyli coś, czego się w ogóle, w ogóle nie spodziewałem. Więc to jakby ktoś był zainteresowany, a ja bym przeskoczył do czegoś, czego nie robiłem przez kilka ostatnich dni, czyli nasz Liben, albo właściwie nasza Shilling. I chcę zobaczyć, czy faktycznie będę mógł teraz za jednym zamachem odklikać wszystkie te brakujące rzeczy, czyli dwie ostatnie, jeżeli dobrze pamiętam, powinienem móc tupnąć. Wrzucamy tutaj jedną i automaton Grizzly wjechał. Dwie, nie, trzy ostatnie powinny być jakoś tak, jakoś tak. Juhu, lecimy, wrzucamy. I jest ten jeden. Aha, ten ostatni miał być do wyboru samemu, tak? To już będzie wszystko? Może to już będzie wszystko? Tak, to był ostatni. Czyli faktycznie można odebrać wszystkich za jednym zamachem. Troszkę smutek, ale troszkę fan, wygodniej. Największy smutek jest, że niestety jest to wszystko już za mną. Teraz co najwyżej mogę tylko kupić rolki z tego i złapać Silver Wolf na wyższej konsteli, jak mi się udaje. Jeżeli nie, no to pozostanę na tym zerowym Eidolonie. Więc hurdur, durdur, hurdur, durdur. Jak już jesteśmy przy różnych eventach, to chciałbym Was zapytać, co myślicie o muzeum? Everwinter City Museum, Ledger of. Curiosities, dopiero co skończyłem. Znaczy, wczoraj skończyłem, więc jestem tak, jakby na świeżo. Tutaj nie zostało dużo czasu. Ten, ten licznik to jest ten przedłużony licznik do odbierania nagród i do wysłania tych wszystkich bonusów, a nie do samego eventu. Zrobiłem tutaj wszystko na maksa. Przeczytałem, może nie wszystko, bo było bardzo przegadane, ale taką większość przeczytałem ze zrozumieniem. I powiem wam, że moim zdaniem to był jeden z lepszych eventów, jakie mi HoYo zrobiło. Gdyby wrzucili to do Genshina 1 do 1, tak jak jest, to byłby jeden z ciekawszych eventów w ostatnich wielu aktualizacjach. Tutaj naprawdę było troszkę do roboty. Było parę kombinacji, było parę fajnych rzeczy zewnętrznych i jest takie. Um... Podoba mi się w jakim kierunku poszli. Gdyby to było zrealizowane w świecie Genshin'a, to ja bym tutaj widział zamienienie tego bieganie, żeby sklepać jedną grupę wrogów czy drugą grupę wrogów i wrócić z naszym artefaktem, żeby zrobić coś w stylu Indiana Jones, że bujamy się po gdzieś całej tej przestrzeni, w sumeru, wskazówka za wskazówką i próbujemy znaleźć te artefakty, więc można by było takie fajne szukanie po mapie zrobić do tego. Dokładnie ta sama mechanika, dokładnie ten sam system muzeum, dokładnie to samo, ta sama koncepcja, tylko rozbudować ją o grywalność, ale Indiana. Jones. Jones I byłby to najlepszy event, jaki Micho zrobiło od aktualizacji 1. coś w Genshinie. Nic od wejścia i na zoomy nawet nie jest blisko tego, co jest z Everwinter City Museum Ledger of Curiosities w Funkai Star Railu. To z mojej perspektywy. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, bo to oczywiście bardzo subiektywna opinia jest. Brakowało mi czegoś takiego. Brakowało mi czegoś takiego. Tu był content, było dużo do zrobienia, było dużo do przeczytania, jak ktoś chciał. Jak nie, to można było przeklikać, bo to nie miało większego znaczenia. Można te wszystkie rzeczy było robić na ślepo. Nie było wymagane tam rozumienie po. Może odblokowaniem sampu nie było nic, co trzeba było robić ze świadomością tego, co się robi. Więc troszkę gameplayu, trochę fajnego kminienia i rozstawiania tych pioneczków. Było całkiem nieźle, było całkiem nieźle. No i oczywiście nie zapomnijcie, że w tym momencie leci Planar Fisher i Lab Assistance się kończy. Więc to tyle, jeżeli chodzi o eventy. I uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli nie przepadacie, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Dzisiaj mam dla was tylko dżingliu, bo całą resztę te przygotowaną przerzucam tak jakby na jutro, bo się rozgadałem, ale jeżeli chodzi o Jing to na Discorda, jak wiecie, na odpowiednim kanale jest jej gameplay. Można zobaczyć, jak wygląda jej skille, można zobaczyć, jak ona odpala ten tryb ze zdjętą maską i założoną maską, czy właściwie opaską, nie maską, że ma zasłonięte oczy i odsłonięte oczy, widać, jakie ma animacje, co ona robi na placu boju. To oczywiście dalej jest z wycieków, więc tu się troszkę może pozmieniać, ale jeżeli chodzi o animacje, to raczej one zostaną poprawione i rozbudowane niż całkowicie zmienione i to nie będzie postać, która będzie robiła coś innego, tak samo jak kawka. Zmienili jej troszkę mechanizm działania, ale animacje wyglądają tak samo, więc to, co znamy jakby z ymm, tutoriala i to, co ostatnio wyciekało, no to jest to, co dostaniemy, nawet jeżeli troszkę inna funkcjonalność jest tego, co widzimy. Więc z mojej perspektywy jest takie, okej, okay, Jing Liu to jest jedna z kolejnych postaci, na które spokojnie mogę odkładać, bo podoba mi się to, co widzę. Z drugiej strony, um, kosztem kawki. Kosztem kawki wszystko jest. Na tą kawkę się nastawiałem i teraz cała ochota mi przeszła, więc... Tyle ludziska. Nie ma jeszcze tak, nie ma jeszcze odpowiedniej godziny, żebym mógł odebrać kolejną nagrodę, więc dziś powinien być 27 czerwca z waszej perspektywy możliwość odebrania 27 nagrody, jeżeli logujecie się codziennie. Pamiętajcie, że specjalne nagrody czekają po 5 13 i 20 dniach logowania, to jest po 20 Stellar Jade'ów, łącznie 60, tak jakby jedno dodatkowe daily. I identyczna sytuacja jest w Genshin Impact, gdzie jak odhaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to też powinny być nagrody przygarnięte w całości. Korzystając z okazji chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym, jesteście fantastyczni. Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi arcymagowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcyosom i arcy, mile mi jest was tutaj gościć. I Lisi Twitchernauci, Twitcher miło mi jest was tutaj gościć, I wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście osom. Na Twitchu widzimy się już jutro na streamie z rolowania po Luczadorę. To już jest wszystko co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego zęka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże karędzi wam sprzyja, widzimy się przy najbliższej okazji. Miłego do następnego i hej! Mam kilka dziwnych rzeczy, które muszę troszkę z researchem bardziej się pochuszczać, żeby nie czuć się bardzo głupia, kiedy będę wam opowiadał, więc prawdopodobnie będzie to na jutrzejszym odcinku.